Dzisiaj rano nagrywałem film o psiarzach, że są prymitywami, mówiłem. No i widzicie, jak działa jasnowidzenie. Dlaczego akurat mówiłem o tym dzisiaj? A działa to tak, bo po prostu działa. Godzinę temu szedłem do samochodu i z za rogu domu. Wychodzi, wychodzą trzy psy na długiej linie, takie mniejsze psy no i ten jeden zaczął mnie po nogawce gryźć i po nodze ran mi żadnych nie zrobił, ale mnie szarpał e, po spodniach no i ten psiarz który jest e, żeby nie mówić słowa na D na 5 liter, bo YouTube'a kasuje, no to powiem e, on jest lub wyrobi wrażenie osoby o głębokim upośledzeniu umysłowym. No i ten widział, jak mnie ten pies szarpał, a jeszcze dwa inne miał na linach, takich długich linach, tak że ten pies mógł sobie chodzić, dokąd chce. Powiedział do mnie, sorry i, i poszedł dalej. I na tym się skończyło. Jego nie interesowało nawet, czy on mi spodnie podarł, czy mi rany porobił. Ten psiarz po prostu sobie poszedł. Także widzicie, pies swoją drogą, bo po prostu on taki jest, ale ludzie, jakie są prymitywy, te psiarze, że sobie właśnie nawet się nie zainteresował, nic, czy zrobił panu krzywdę, czy oddać panu za spodnie, czy coś, jakąś szkodę pokryć, nic. Poszedł tak, jakby nic się nie stało. No to jest coś nieprawdopodobnego, Jak, jakim prymitywem można być, będąc. Opiekunem, czy tam właścicielem psa. Sami widzicie, jak, jak, jak się człowiek zachował. A co więcej, raz w życiu może mnie jakiś pies dotknąć czy tam ugrysł, nie? Nic strasznego się nie działo. I dzisiaj rano akurat zacząłem mówić o, psa, o psiarzach No i widzicie, jak, jak to działa ta cała energia. Że wyczuwałem coś, jakieś wyczuwałem niebezpieczeństwo pochodzące od psów. I od psiarzy. No i stało się. I ugryzł mnie, poszarpał mnie po dresach dziś e, ten pies od psiarza. No, jak to działa. I, i, I powiedzcie, że jasnowidzenie nie działa. Jak rano o tym mówiłem właśnie, o tych prymitywach. I ten chłop potwierdził, że jest absolutnym prymitywem. A Linem miał chyba, nie wiem. Kilkunastometrową na te psy, także te psy mogły sobie chodzić jak chcą. To, że on im coś powie, że nie rób, zostaw, to nic nie daje, bo ten pies może zmienić kierunek i, i widzicie, tak dla, dlatego trzeba o, otaczać tego chłopa tych psów promieniem 15 metrów, tak większym, jaka jest ta lina, bo nie ma możliwości przejść na osiedlu. Obok niego po prostu cię te psy dopadną. A takie małe ujadacze, właśnie te małe, takie kundle są czasem najgorsze, bo ten duży to y, albo cię zostawi, albo cię zje całkiem. A te małe, takie właśnie takie ujadacze są takie tak, tak, y, 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 upierdliwe, takie, że przyjdzie ci tak szarpie, szarpie ci ta kurna. nic, nic mu nie zrobiłem, w ogóle mnie nie zna ten pies. A mnie zaczął szarpać. No, ale widzicie, psiasz i głupi. Ten właściciel. Jak ja bym miał psa, to bym, i by ten pies zaczął szarpać, ja bym po pierwsze e, chciał jakoś szkodę pokryć. Nawet, nawet za to samo szarpanie on powinien mi zapłacić. Powinien mieć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla psów, bo dla psiarzy. Dla psiarzy to znaczy, nie? Dla psiarzy są takie ubezpieczenia specjalne. Ja na przykład mam kot, to ubezpie ubezpieczalnie jest napisane w warunkach tych ubezpieczenia, że moje zwykłe, czyli to dla mnie, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pokrywa również szkody dla wyrządzone przez kotów. Ale już przez psy nie pokrywa, Tu trzeba mieć specjalne dla psiarzy. To tyle co chciałem powiedzieć na ten temat i trzymajcie się daleko psów, które są niebezpieczne i psiarzy, ponieważ psiarze często mają niewydolność umysłową. Pozdrawiam.